Ok, cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto, słuchajcie, jesteśmy w bardzo ważnym punkcie, w punkcie, w którym historycznie Bitcoin spadał o 22% w przeciągu 14 dni po wybiciu tego wskaźnika, zaraz będziemy go analizować, a także po wybiciu tego wskaźnika na tych poziomach spadał historycznie o 29% w 3 tygodnie, dodatkowo przeanalizujemy... Bitcoina długoterminowo, a także to, co się dzieje na rynku kryptowalut na chwilę obecną i jakie są niebezpieczeństwa w związku z tym. Pamiętajcie, oczywiście, to nie są porady inwestycyjne. Ja się nazywam Julian Krypto i zaczynamy od tej analizy średnioterminowej Bitcoina w związku z bitcoinami na giełdach. Ze wskaźnika Bitcoin Stablecoin Reserve Ratio stablecoinami na giełdach, a także ceną Bitcoina, z, którego, z której metryki wyciągnęliśmy właśnie ten wskaźnik Stochastik RSI. I on znajduje się na chwilę obecną na bardzo wysokim poziomie, był już niedawno i zaczął spadać. I taka sytuacja, gdzie był na tych najwyższych poziomach i zaczął spadać w przeszłości była raz, 2, 3, 4. 5-6 razy. Zatem zaznaczyliśmy tę sytuacje przerywanymi liniami pionowymi. Jak to korelowało z ceną Bitcoina? Zwróćcie uwagę, pierwsza sytuacja wzrost maksymalny o około 5% w przeciągu tego samego tygodnia, natomiast spadek około 16% w przeciągu 14 dni, później pojawiły się wzrosty i to była jedyna taka sytuacja z tych wszystkich sześciu sytuacji, gdzie później pojawiły się wzrosty. Kolejna sytuacja. W ciągu tej samej świecy tygodniowej maksymalny wzrost o 14%, natomiast spadki o 20% w przeciągu 14 dni, zanim pojawiła się pierwsza świeca wyższa. Kolejna sytuacja w ciągu tej samej świecy wzrosty maksymalnie o 1,5%, natomiast spadki w przeciągu dwóch świec tygodniowych, czyli 14 dni, aż o 60%. To było w 2020 roku na dołku covidowym. Kolejna sytuacja na wzrostach roku 2021, wzrost maksymalny o 2,5% w ciągu tego samego tygodnia, natomiast w przeciągu dwóch tygodni spadek aż o 23%. Kolejna sytuacja: wzrost w przeciągu siedmiu dni, czyli jednego tygodnia, o 12%, natomiast spadek o 31% w przeciągu czterech tygodni, zanim pojawiła się pierwsza świeca wyżej. Także zwróćcie uwagę: ostatnia taka sytuacja, która miała miejsce, była przed upadkiem FTX-u, ale jeszcze. Przed tymi finalnymi wzrostami, zatem powstały wzrosty w przeciągu dwóch tygodni aż o 11,5%, natomiast w przeciągu trzech tygodni, czyli 21 dni, spadki o 18, praktycznie 19%. Zatem, jeżeli mielibyśmy wysnuć wnioski, jak mogłoby to wyglądać tym razem, policzylibyśmy średnie i dane statystyczne, wpisalibyśmy Średnie spadki. Wpisalibyśmy również odstępy czasowe oraz statystyczne wzrosty i odstępy czasowe, z czego wyciągnęliśmy, by, z czego wyciągnęliśmy średnią plus 8% w ciągu 3,5 dnia i w ciągu 18 dni minus 28%. Natomiast mediana nas najbardziej interesuje, to jest w ciągu 14 dni minus 22% i 8% w ciągu 0 dni minus 22% procent w ciągu dwóch tygodni daje potencjalne poziomy na poziomie około 18 300 dolarów czyli nawet to są te poziomy na których bitcoin już był tutaj tradowany i zwróćcie uwagę rzeczywiście tutaj jest dosyć mocne wsparcie natomiast jeżeli byśmy mieli wyliczyć różnicę pomiędzy tymi potencjalnymi jeszcze jakimiś wzrostami bitcoina a tymi spadkami bitcoina doszlibyśmy do wniosków że potencjalnie Najbardziej prawdopodobny poziom, na którym możemy się znajdować w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, to jest około 20 100 dolarów. Zatem rzeczywiście taka, taki średni poziom, na którym bitcoin był trajdowany, w związku z tym jest to, wydaje się bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Ok, przejdźmy zatem do kolejnej analizy, która bierze pod uwagę również rezerwy Bitcoina i rezerwy stablecoinów, natomiast nieco inny wskaźnik, mianowicie Bollinger Bands Percent Bandwidth, który wybił najwyższy poziom niedawno i zaczął zawracać. Zaczął zawracać w takim kształcie raz, dwa, trzy, czterokrotnie w przeszłości. Po czym cena wyglądała następująco. Pierwsza sytuacja w ciągu 0 tygodni w tym samym tygodniu 12% na plus maksymalnie, natomiast spadki 26% w ciągu 3 tygodni. Kolejna sytuacja maksymalnie 6% w górę, natomiast spadki 62% w przeciągu 4 tygodni. Kolejna sytuacja 6,5% wzrostu w przeciągu 1 tygodnia, natomiast spadki aż 15% w przeciągu 3. Kolejna sytuacja, wzrosty maksymalnie w przeciągu jednego tygodnia o 13%, natomiast spadki o 32% w przeciągu czterech tygodni. Jeżeli znowu policzylibyśmy średnie i dane statystyczne, wpisalibyśmy tutaj te statystyczne spadki statystyczne, wzrosty oraz odstępy czasowe i wyciągnęlibyśmy z tego medianę, Zatem minus 29% w przeciągu 24 dni i plus 10% w przeciągu 3,5 dnia. Czyli poziomy maksymalne jeszcze do około 25 940, maksymalnie, natomiast minimalnie według tej statystyki 16 760. Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Ja wam daję te dane po to, żebyście wyciągali wnioski samodzielnie i żebyście oszczędzali czas dzięki tym analizom. Natomiast jeżeli mielibyśmy wyciągnąć różnicę pomiędzy tymi wzrostami a tymi spadkami, zatem poziomy, na których najbardziej prawdopodobne według tej. Analizy moglibyśmy znajdować się w przeciągu najbliższych trzech tygodni. Byłby to poziom około 19 800 za Bitcoina. W związku z tym również zwróćcie uwagę, ten poziom, na którym Bitcoin był bardzo długo tradowany między lipcem, czerwcem a listopadem 2022. Okej. Okay. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o analizę średnioterminową Bitcoina i to rzeczywiście te potencjalne poziomy, od których możemy się odbijać, nawet pokrywają się właśnie bardzo mocno z tymi wolumenami, gdzie wcześniej Bitcoin był tradowany, tak tutaj widzicie, Visible Price range i Visible Volume Price Range, i zwróćcie uwagę, na tych poziomach rzędu 19, 20, 18 tysięcy dolarów tutaj był. Było najwięcej Bitcoina obracanego. OK, przechodzimy teraz do sytuacji z Binanceem. Nieciekawa sytuacja, ponieważ według Wall Street Journal Binance, czyli największa platforma kryptowalutowa na świecie, może mieć kłopoty, ponieważ podobno założyła platformę z siedzibą w USA, czyli Binance US, aby licencjonować technologię i markę Binance, jednocześnie wyglądając na całkowicie niezależną od Binance. Com. No i teraz dochodzenie ujawniło, że Binance US i Binance były ze sobą znacznie bardziej powiązane niż wcześniej sądzono, i to jest dochodzenie właśnie z Wall Street Journal, a firmy dzieliły finanse potencjalnie dając Binance dostęp do danych klientów z USA. No to nie jest dobra informacja, to jest fud. Jeżeli taki fud powstaje w związku z największą giełdą, niewątpliwie cena Bitcoina i no przede wszystkim tokena BNB może spadać. Amerykańskie organy regulacyjne badają relacje między Binance a Binance US, a Departament Sprawiedliwości i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd badają relacje między Binance US a dwiema firmami handlowymi, a także dyrektorem Changpeng Cao, dyrektorem generalnym. Zwróćcie uwagę, Binance w stosunku do Bitcoina wydaje się, bardzo, ale to bardzo przewartościowane i tutaj te ogromne, ogromne wzrosty, które powstały w roku 2021 na szczycie Hossy, gdzie Bitcoin kosztował rzędu 50-60 tysięcy dolarów, wtedy BNB token dosłownie wystrzelił dziesięciokrotnie. No i pytanie jest, czy te zyski nie zostaną za jakiś czas wzięte. Ja już o tym od jakiegoś czasu mówię. Wiem, że giełda Binance od tamtego czasu bardzo mocno urosła, ale zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem zbyt mocno przepompowany token na ten moment jeszcze. Dajcie znać, co o tym sądzicie. No, oczywiście, wartość market capu BUSD systematycznie systematycznie spada. Oni już nie mogą mintować nowych tokenów BUSD. No i przechodzimy do baje bitu który również ma ciekawą sytuację, albo nieciekawą, ponieważ jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, właśnie Bybit, ogłosiła zawieszenie wpłat w dolarach amerykańskich za pośrednictwem przelewu bankowego z powodu, i tu cytat, przerwy w świadczeniu usług przez partnera. Chodzi o przelewy Swiftem. O co chodzi? Więcej nie wiadomo. Będziemy o tę sytuację obserwować, natomiast mamy również Analizę, ankietę na ponad 900 badanych ankietowanych, sporządzoną przez Ripple, według której większość badanych twierdzi, że Bitcoin może być akceptowany w większości sklepów merchantów, w większości miejsc w ich okolicy, w ich regionie, czyli ponad 50% w przeciągu najbliższych trzech lat. Jeżeli większość ludzi uważa, że Bitcoin będzie akceptowany w tak dużej liczbie placówek w przeciągu trzech lat, to albo albo tutaj wybrali naprawdę ciekawą grupę, która uważa, że, która jest bardzo optymistycznie nastawiona do, do Bitcoina. To jest tylko 900 ankietowanych. Albo jeżeli tak ludzie uważają, to mogą też pod to grać. Jeżeli będą pod to grać, to Cena bitcoina, wyobraźcie sobie, ile bitcoin byłby wart, gdyby w 50% placówek na świecie byłaby pełna akceptacja bitcoina. Ile bitcoin byłby wart w porównaniu do tego, ile teraz jest wart? W ilu miejscach możecie zapłacić bitcoinem na co dzień? Robiąc zakupy, kupując meble, kupując samochody, w ilu miejscach? Zero, praktycznie zero na ten moment. Może to jest 1%. Okej? Okay? Ja się pytam codziennie. A gdzie jestem, gdziekolwiek jestem, w restauracjach, w sklepach, gdziekolwiek jestem, zawsze się pytam, chcę zapłacić bitcoinem, mówię, płacę bitcoinem i mówią, no nie może pan zapłacić bitcoinem, bo jeszcze nie jesteśmy tak nowocześni. Ja mówię, jak to nie jesteście tak nowocześni? Przecież w Starbucksie płaciłem bitcoinem jeszcze godzinę temu. Oczywiście wkręcam ich, wkręcam ich, natomiast mówię, mówię tak po to, żeby rzeczywiście tę świadomość systematycznie, systematycznie budować. Ale jeżeli my chcemy rzeczywiście, żeby 50% merchantów Akceptowało bitcoina w przeciągu najbliższych trzech lat, to musimy oddolnie takie nawyki mieć, wszyscy musimy mieć takie nawyki, żeby tłumaczyć tym ludziom, żeby pytać się, czy akceptujecie bitcoina, czy akceptujecie bitcoina, płacę bitcoinem. I wtedy być może rzeczywiście będziemy w stanie do tego się przybliżyć w przeciągu najbliższych trzech lat. Ale jeżeli to nie powstanie oddolnie, to odgórnie, to może iść jeszcze długo, długo, dłużej. A teraz przechodzimy do długoterminowej analizy Bitcoina. Długoterminowo Global Liquidity Index jest na najniższych poziomach stochastik RSI wyciągnięty z Global Liquidity Index. I zwróćcie uwagę, historycznie pokrywało się to z bardzo dobrymi momentami tuż przed wzrostami Bitcoina w przeciągu najbliższego roku, dwóch lat. Natomiast Bitcoin w przeciągu najbliższych dwóch lat, bo jesteśmy na już nieco. Ponad rok przed następnym halvingiem, to przez najbliższe dwa lata może spodziewać się naprawdę fajnych wzrostów, jeżeli powtórzyłby price action z danych historycznych, z tego, jak to wyglądało wcześniej. Jesteśmy w tym momencie na 57 tygodni przed następnym halvingiem tak wyglądała price action no i pytanie teraz, co się stanie z bitcoinem? Czy ludzie będą pod to grać, pod te wzrosty? Jeżeli tak, to być może te wzrosty pojawiłyby się dużo wcześniej, dużo dynamiczniejsze, a potem bardzo mocne odreagowania. Być może tak jak ten niebieski, niebieska linia. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. No i przypominam, to nie są porady inwestycyjne, to wszystko jest moje prywatne zdanie, a na Maxdata pozostało już tylko 17 dostępów lifetime Tier 3 na Maxdata możecie korzystać poza wykresami z Max Order booka, z wiadomości ze świata kryptowalut w czasie rzeczywistym z ponad 400 różnych stron agregowanych, tłumaczonych również na język polski, angielski, a także z listingów kryptowalutowych wysyłanych praktycznie codziennie oraz z kalendarza kryptowalutowego. I ekonomicznego kalendarza. Ekonomicznego kalendarza, już niebawem będziecie mogli korzystać także z Twitterbota, gdzie będziecie mogli sami programować swoje własne reguły i otrzymywać alerty na konkretne frazy, tworzyć słowa kluczowe, niedźwiedzie i bycze słowa, po to, aby być informowanymi na bieżąco o takich tweetach, które mogą powodować wzrosty altcoinów czy bitcoina o kilkadziesiąt procent, lub ostrzegać Was przed ewentualnymi spadkami konkretnych altcoinów. Na ten moment to by było na tyle wszystko. Mam nadzieję, że te materiały są dla Was wartościowe, pomocne. Wszystkiego dobrego i niech Hossa będzie z nami. Cześć!